Znajdujemy się w oddziale kardiologii, który jest głównie dedykowany pacjentom z ostrymi zespołami wieńcowymi, ale również jest przygotowany do tego, żeby udzielać świadczeń opieki zdrowotnej dla pełnego spektrum schorzeń kardiologicznych. Więc wierzymy w to, że we współpracy z narodowym płatnikiem będziemy w stanie tutaj zaoferować mielczanom pełną opiekę kardiologiczną w warunkach nowego oddziału kardiologicznego. Jesteśmy na ostatnim etapie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wierzymy, że będziemy mogli przedstawić niebawem wyniki tych rozmów i jesteśmy dobrej nadziei, że będziemy mogli dalej rozwijać ten oddział w Mielcu. Obecnie oddajemy do Państwa usług właściwie dla Mielczan oddajemy 24 łóżka, 20, 19 łóż, przepraszam, 9 łóżek w warunkach oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego i pozostałe łóżka zachowawcze oraz dwie pracownie hemodynamiki, które będą tutaj dawały zabezpieczenie dla naszych pacjentów. Wiemy, w jakim bólu i w jakich kontrowersjach rodziła się ta inwestycja, bo tak trzeba nazwać, jest to gruntowne przebudowanie tego piętra i pewnie za chwilę jeszcze będziemy mogli dokładnie sobie zwiedzić efekty tej modernizacji, ale już to, co w tej chwili możemy zauważyć, jest to już naprawdę, myślę, poziom, jaki trudno znaleźć no, w naszych oddziałach. A przede wszystkim to, co jest ważne, że Polsko-Amerykańska Klinika uruchamia kardiologię w pełnym zakresie. A więc nie tylko tą inwazyjną, ale i nieinwazyjną, na czym nam bardzo zależało, bo wielu pacjentów u nas zalegało na SOR-ze właśnie z tymi stanami zaburzeń rytmu serca i nieraz tam leżeli. Może nawet niepotrzebnie, bo nikt nie był im w stanie skutecznie pomóc ustabilizować ich układów krążenia. Myślę, że to się zmieni i to będzie bardzo korzystne dla zdrowia naszych pacjentów, ale też dla funkcjonowania naszego SOR-u, bo nie będzie tam zalegania właśnie pacjentów, którzy powinni właśnie iść w miarę szybko do takiego właśnie oddziału, jak tutaj na oddział, który im udzieli pełnej pomocy, zarówno w zakresie inwazyjnym, gdyby trzeba było jakieś stendy czy inne zabiegi zrobić chirurgiczne, to jeszcze przede wszystkim, tak jak tutaj powiedziałem, będą mieli możliwość leczenia tego zachowawczego, co jest też dla nas bardzo ważne. Oczywiście były wielkie kontrowersje, czy podejmować samemu działania zmierzające do uruchomienia, do modernizacji tego piętra, no ale ja uważam, że trzeba realnie stąpać w świecie faktów. Po pierwsze, nie mieliśmy pieniędzy, wiemy, jaka jest sytuacja szpitali finansowa, raczej zadłużenie się pogłębia. Liczyliśmy oczywiście, że ewentualnie Polski Ład, gdzie mógłby tam nam pomóc i te środki mogłyby się znaleźć zarówno na modernizację, jak i zakup niezbędnego tutaj wyposażenia medycznego, zresztą bardzo drogiego. A wiemy, że jednak nasze obawy były słuszne, że może być problem z polskim Krajowym Programem Odbudowy, że tak powiem, precyzyjnie mówiąc. I stąd pewnie dzisiaj mogłaby być taka sytuacja, że taki oddział by był otwierany, ale nie w naszym powiecie. I już pomijając fakt, że nasz szpital no, nie miał aż takich zasobów kadrowych tego typu specjalistów, więc to też nie było takie proste. Chciałbym przede wszystkim podziękować za ten oddział, bo ten oddział jest dla mieszkańców miasta Mielca. To, co powiem, może jest mało popularne dla osób, które zarządzają takim oddziałem, ale życzę sobie i Państwu, żeby tych Mielczan było tutaj jak najmniej, korzystało z tego oddziału, ale doskonale sobie zdaję z tego sprawę, jak ważny to jest oddział, jak szybko reagujecie, jak wielu mieszkańcom naszego miasta już Państwo pomogliście. Z tego miejsca chciałbym właśnie w imieniu mieszkańców miasta Mielca podziękować Państwu. Chciałbym takie podziękowanie przekazać na ręce Pana Prezesa i chciałbym, żeby ta współpraca między oddziałem
kardiologii, a miastem Mielcem, mieszkańcami miasta Mielca układała się jak najlepiej i sobie i Państwu życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy albo zdecydowanie był lepszy od poprzedniego i wszystkiego dobrego dla Państwa, dla personelu, dla radnych powiatowych, którzy przyczynili się do tego, żeby ten oddział był w szpitalu powiatowym w Mielcu. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja chcę powiedzieć, że rok 2006 zapisał się świetnie przy otwarciu tego rodzaju placówki w Mielcu. Wtedy niektórzy wątpili, ale spotkałam na zakupach pana, który był jednym z pierwszych pacjentów i powiedział: jak dobrze, bo uratowaliście mi życie i zdrowie. Od tego czasu w różnych warunkach pracował szpital. Jest obecny dzisiaj na uroczystości pełniący pan starosta powiatu z przewodniczącym rady i państwo radni. Jest obecny pierwszy starosta powiatu mieleckiego wtedy, kiedy oddawaliśmy ten szpital. Ja odpowiadałam za zdrowie jako członek zarządu powiatu. To było uruchomienie tej części szpitala. Ona była ważna dla pacjentów. I ona dzisiaj cały kompleks szpitala, cieszę się, że jest pani dyrektor, on jest niezwykle ważny dla Mielczan. Tu jest miejsce, gdzie ratujemy życie i zdrowie. I pomimo tych podzielonych może na etapy elementów współpracy i pracy nad tym dzisiejszym sukcesem polsko-amerykańskich klinik serca, to pamiętam tą rozmowę przy okrągłym stole, którą zaaranżował pan starosta. Dzisiaj jest tego efekt. Czasami z tego, co się w trudach rodzi, możemy być zadowoleni. Ale problem, o którym państwo mówili, że polsko-amerykańskie kliniki serca są na końcowym etapie kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia Świadczeń, to jest niezwykle ważne dla całego szpitala i myślę, że dla powiatu. Przez bardzo wiele lat, a pan poseł Kapinos, jesteśmy w Komisji Zdrowia od jakiegoś, ja w tej kadencji, pan poseł również, niezwykle ważne elementy dotyczące wyceny świadczeń. Tak również jak wyceny świadczeń klinik polsko-amerykańskich klinik serca. I mam nadzieję na to, że wreszcie to, co niezwykle ważne dla leczenia pacjentów, przyjdzie taka refleksja, że będziemy mogli o tym rozmawiać. Jesteśmy w kompleksie szpitala, zarówno ważnego dla samorządu, ale przede wszystkim dla mieszkańców, dotyczących wyceny nowych procedur, rozstrzygnięcia co z długami. I to jest rzecz do rozwiązania w przyszłości. Mam nadzieję, że chociaż w przeszłości przyczyniłam się odrobinę do zmiany algorytmu, bo reprezentowałam tą inicjatywę niezwykle ważną dla Podkarpacia. Zmiana algorytmu. Podkarpacie od 2009 roku dostało więcej niż wtedy było w 2007 roku, tak jak powiedziano w rozwiązaniach, 5,5 miliarda złotych. To poszły pieniądze na leczenie. Czego zatem tego, co rodziło się w trudach? Pacjenci będą na pewno zadowoleni. Taka placówka to bliskość, to szybkość tego, że pacjent może być u was. I nie wiem, czy to będą stędy z ręki, czy inaczej będziecie robili wszystkie procedury, ale wiem, że zawsze w tym oddziale u państwa można było liczyć na świetne zaopatrzenie pacjenta. Wiem, moja mama była kilka razy i wiem, jak to jest ważne i wiem, jak to cenią mieszkańcy. Kiedy tutaj poproszono mnie o objęcie kierownictwem ten oddział 2 lata temu ze strony grupy American Heart of Poland, wiedziałem, że przychodząc na zupełnie nowy teren, który dla mnie był poniekąd obcy, ponieważ kiedyś tam, powiedzmy, dyżurowałem gdzieś tutaj w okolicy, w Stalowej Woli, natomiast Mielec dla mnie
był jakby obcym terenem, nie znałem jakby kolegów i terenu samego. Natomiast kiedy mnie poproszono o objęcie kierownictwem tego oddziału, wiedziałem, że jak to się mówi młodzieżowo, będzie grubo. Natomiast to, co się okazało na miejscu, no przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Natomiast powiem tylko tyle, że te oczekiwania i to, co zaszło, ma bardzo, bardzo pozytywny wydźwięk. Suma summarum, powiem tak, przez te dwa lata udało nam się zreformować oddział pod względem kadrowym, organizacyjnym, natomiast tą wisienką na torcie właśnie była kwestia lokalowa i dzisiaj jest ta wisienka na torcie, to właśnie ten dzisiejszy dzień, oddanie nowego zupełnie oddziału. Powiem szczerze, że kiedy ja przyszedłem pierwszy raz na, dosłownie pierwszy dzień, kiedy wszedłem na salę intensywnej opieki kardiologicznej, no byłem, powiem tak, lekko zszokowany in minus jakby małą kubaturą tego pomieszczenia. Pierwsza moja myśl była, wypchnijmy tą ścianę na dziedziniec, ponieważ musimy mieć więcej miejsca. Natomiast to, że będziemy mieć taki oddział, nowiutki, tak wspaniały, to mówię, nie spodziewałem się tego nawet, no wie, plany planami, ale no, nie było to zupełnie w moich przemyśleniach i planach. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest OINK, czy tak zwany, czyli intensywna opieka kardiologiczna. Sala jest naprawdę w pełni profesjonalna, wygląda tak, jak powinna wyglądać. Powiem szczerze, ja pracuję na cząsteczkę etatów w szpitalu klinicznym w Krakowie, uważanym za najnowocześniejszy w Polsce. Natomiast koleżanka, która jest szefową takiego podobnego oddziału, na pewno mi będzie zazdrościć. Naprawdę to jest bez porównania. Jest to sala, tak powiedziałem, tak powinna wyglądać. Duża, przestronna, dziewięciołóżkowa. Z każdego miejsca da się jest dostęp do pacjenta. Jest to zarówno ze względów bezpieczeństwa pacjenta, jak i komfortu pracy pielęgniarek i lekarzy. To jest po prostu kwestia nie do przecenienia. Druga sprawa bardzo istotna to hemodynamika, zupełnie nowa, na tym samym piętrze, a właściwie dwie takie hemodynamiki. To jest naprawdę rzadkość, że w takim szpitalu nieklinicznym, nie w dużym wojewódzkim mieście mamy taką możliwość. Powiem Wam tak, że wreszcie zabiegi, które są uznawane za ratujące życie, czyli zabiegi wieńcowe, nie będą wchodziły sobie w kolizję z zabiegami elektrycznymi. Będziemy mogli zupełnie spokojnie wykonywać zabiegi elektroterapii na starych śmieciach, że tak powiem, a my, jeśli w momencie przyjazdu zawału w stanach ostrych, będziemy sobie mogli zupełnie komfortowo pacjenta leczyć i ratować mu życie. Naprawdę nie często się to zdarza i no, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Czyli to są takie dwie rzeczy, dwie istotne rzeczy, które bardzo się na plus zmieniły. Chciałem tylko wspomnieć pokrótce o naszym zespole. Jeśli chodzi o zabiegi, czyli trzon naszego działania, czyli zabiegi wieńcowe, współpracują z nami w tej chwili koledzy, których udało nam się, że tak powiem, zaprosić z dużych oddziałów klinicznych, z dużych ośrodków, którzy jakby zabezpieczają nam cały tydzień pracy. Między innymi pan profesor Wąsek ze Szkoły Warszawskiej, który jest z nami dzisiaj. Natomiast budujemy również, oprócz kolegów, którzy przyjeżdżają i obstawiają na 24 godziny codziennie, budujemy własny zespół. Ja jestem praktycznie codziennie. Jest kolega nowy, który prawie dwa lata temu przyszedł do nas, Krystian Gruszka, który już lada chwila, to jest kwestia miesięcy, dostanie certyfikat operatora, będzie kolejnym operatorem pełnoprawnym. I wychodzimy powoli z tego dołka stworzonego przez pandemię na prostą w kwestii zabiegów, ilości, jakości i tak dalej. Druga bardzo ważna sprawa w naszym oddziale to elektroterapia. Jest z nami pan dr Bartek Orlik, który nas wspomaga ze Śląska, ale jest właściwie już naszym stałym pracownikiem, jest członkiem naszego teamu. Zawsze jest czwartki i piątki, już właściwie się rozeszła fama po szpitalu, że on jest. Wtedy wszyscy przychodzą i konsultują zaburzenia elektryczne, za co mu bardzo dziękuję. Rozwija całą elektroterapię, poczynając od rozruszników, przez kardiowertery, defibrylatory,
Również ostatnio odbyło się kilka sesji wszczepienia urządzeń tak zwanych resynchronizacyjnych, co, zaznaczam, nie jest powszechne. Raczej się wykonuje takie zabiegi w oddziałach klinicznych w dużych szpitalach wojewódzkich, ale mamy taki plan, że będzie to już, że tak powiem, naszym stałym punktem działania. Poza tym mamy kolegów, kardiologów zachowawczych, jak pani doktor Joanna Rudolf, która dzisiaj jest z nami, pani doktor Jola Duszkiewicz, której dzisiaj nie mogło niestety być, panie doktor, bardzo doświadczone specjalistki kardiologii, specjalizujące się w echo serca, wykonujemy coraz więcej zabiegów niestandardowych, takich jak badania przedprzełykowe, obciążeniowe. Jest z nami, jeszcze zapomniałem wspomnieć, nowy kolega, pan Michał Czapliński, który jest tutaj miejscowym, że tak powiem, krajanem, pochodzi z okolic, powiedzmy, Mielca. Przyszedł do nas z ośrodka z Tarnowa, jest bardzo dobrze wyszkolonym kardiologiem, który się będzie w tej chwili specjalizował w elektroterapii i będzie wszczepiał rozruszniki. Powiem tak, nie przedłużając, chciałem bardzo serdecznie podziękować zarówno w firmie American Heart of Poland, jak i władzom lokalnym, że państwo, żeście się w końcu dogadali, bo jest to, że tak powiem, tylko i wyłącznie z korzyścią dla pacjentów i dla nas, bo my, jak zarówno my, jak i pacjenci odetchnęliśmy z ulgą, że taki oddział mógł powstać. Powiem wam tak, jestem bardzo, bardzo podekscytowany pozytywnie, widząc to, co się tutaj stało, i mam nadzieję, że w tak komfortowych warunkach będziemy mogli jeszcze lepiej pracować i jeszcze intensywniej dla dobra tutaj lokalnej społeczności. Powiem tylko tyle. Niech ten piąte piętro będzie takim symbolem, że nasza praca nie tylko lokalowo, ale też jakościowo wychodzi na wyższy poziom. Dziękuję bardzo. Na piątkę. Chciałem tylko powiedzieć, bo zostałem jakby do tego zobligowany, a bardzo się z tego cieszę, że my również nie zajmujemy się tylko leczeniem czy diagnozowaniem pacjentów, ale bardzo stawiamy mocno na profilaktykę pierwotną i profilaktykę wtórną chorób układu sercowo-naczyniowego. W tym celu powołaliśmy do życia fundację przy polsko-amerykańskich klinikach serca, która ma się zajmować krzewieniem wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorób układu krążenia. Jest z nami pani prezes tej fundacji. Chcielibyśmy serdecznie w imieniu fundacji i klubu pacjenta zaprosić na spotkanie dla pacjentów, które odbędzie się już 11 stycznia. Jest to forma spotkania, gdzie fachowcy, doświadczeni lekarze, dietetycy, trenerzy personalni opowiadają o tym, jak żyć, żeby nie chorować na serce. I myślę, że jest to bardzo cenna inicjatywa, którą warto wspierać. My na pewno będziemy ją wspierać i będziemy ją dalej rozwijać, więc takie pierwsze spotkanie odbędzie się 11 stycznia. Wierzymy, że w każdym z naszych ośrodków będzie takich spotkań minimum 3 w roku, więc chcemy tą tradycję zacząć kultywować. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Boże, Twe słowo uświęca wszystko, zdaj swe błogosławieństwo na ten nowy oddział niemieckiego Paksu i spraw, aby każdy, kto z wdzięcznością będzie się nim posługiwał, zgodnie z prawem i wolą Twoją, otrzyma przez wezwanie świętego imienia Twego zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.